Cześć, zapraszam Was jak zwykle w niedzielę do kolejnego tłumaczenia zdań. Dzisiaj przetłumaczymy kolejne trzy zdania. Pierwsze nasze zdanie brzmi: Obawiam się, że nie będę taki dobry w swoim zawodzie. Jak w ogóle powiedzieć, obawiać się? E, obawiać się to zorgn machn. E, obawiam się, tutaj też wystąpi e, zaimek osobowy w celowniku, czyli ja sprawiam sobie troski, możemy tak przetłumaczyć e, bezpośrednio z języka niemieckiego na język polski, ponieważ zorgn machn, czyli właśnie robić troski, e, i komu sobie robimy troski? No bo ja obawiam się, prawda? Więc wróćmy do naszego zdania polskiego. Obawiam się, e, czyli ja, ich mache. Komu, czemu rob, sobie robię troski? Czyli mija. Ich mache, mija, zogn, że, czyli das. I po das występuje oczywiście czasownik na końcu zdania. Das ich nicht so gut, czyli nie tak dobry in meinem beruf, czyli w moim zawodzie, sein werde, że nie będę taki dobry. Mamy czas przyszły, stąd właśnie sein werde. Ich mache mir das ich nicht so gut, in meinem beruf sein werde. Drugie nasze dzisiejsze zdanie brzmi nie jestem pewien, czy dasz radę. No właśnie, jak powiedzieć być pewnym, to zysia sein. Nie jestem pewien, Jeżdżbym mija niż zysia, albo jeżdżbym niż zysia. Może, mi nie dawać tego mija, Czy dasz radę? No właśnie, dawać radę, czyli coś zrobić. I szafn jest właśnie takim czasownikiem, który mówi o tym, że podołamy czemuś, damy radę, ale szafn oznacza też tworzyć, na przykład tworzyć jakieś dzieła sztuki. Więc szafn też mówimy, może w waszym regionie w Polski, może w waszym regionie Polski mówicie też, żeby coś szafnąć, czyli właśnie coś zrobić. Podołać czemuś, coś szafnąć. I to właśnie jest od tego czasownika niemieckiego szafn, czyli dać radę, coś zrobić. Więc tutaj właśnie tego czasownika mm, użyjemy, czyli "obdues es czyli czy ty to zrobisz, czy ty dasz radę. Izbien mija dzisiaj, albo izbiennyścisia, obdu es szafst. E, czy ty to zrobisz, szafniesz. <laughs> To brzmi zbyt prosto, żeby było możliwe. To nasze trzecie ostatnie zdanie. To brzmi, no właśnie brzmieć to klingeln, czyli das klingt. To brzmi das klingt. I tu możemy też użyć tego zwrotu das klingt naprawdę w wielu różnych sytuacjach. To brzmi ładnie, to brzmi zbyt wesoło, to brzmi zbyt smutno, i tak dalej. Daskling, czyli to właśnie to brzmi, daskling zbyt prosto, czyli za prosto, prawda? Czyli zu einfach. Też musimy szukać właśnie um, tych innych słów, bo to nie da się tak słowo w słowo wszystkiego przetłumaczyć, więc właśnie. To musimy zamienić. Jak inaczej to mówimy w języku polskim i jak to jest możliwe, powiedzieć w języku niemieckim. Czyli właśnie zbyt prosto to po prostu za prosto. Zu einfach. Das klingt zu einfach. Żeby było możliwe, aby było możliwe, inaczej mówiąc, czyli um war zu sein. Oda um mygliś um zu sein. Das klingt zu einfach. Um mygliś zu sein. Um war zu sein. Czyli pamiętajmy, żeby skupić się na tym, co chcemy powiedzieć, a nie by tłumaczyć słowo w słowo, bo po prostu tak się no, nie da tak? i może to brzmieć w tym, brzmieć w tym drugim języku e, nienaturalnie. To wszystko w naszym dzisiejszym tłumaczeniu zdań. Koniecznie dajcie znać, e, czy te zdania były proste, a może trudne, a może jakiś zwrot e, szczególnie Wam się przyda w codziennym funkcjonowaniu w kraju niemieckojęzycznym. Do zobaczenia!